Jesteśmy z Grappler Info, a więc zajmujemy się parterem. Ty natomiast reprezentujesz Muay Thai, co pokazywałaś chociażby na Iron Fiście. Natomiast tutaj zaprezentowałaś technikę rodem z judo. Jak wiemy, trenowałaś również judo. Z którym synem jesteś bliżej związana w takim razie? No, obecnie jestem związana bliżej z K1, znaczy z kickboxingem i walczę na... Bardzo dobrze się czuję w K1, o tak powiem. Dalszą karierę swoją jako sportowca wiążesz z MMA, czy jednak z K1? Z tym i z tym. No jeszcze zobaczymy, jakie będą propozycje, jak to będzie się układało. Na pewno będę walczyć amatorsko jeszcze w K1, a zawodowo w MMA. W takim razie, jakie są twoje wrażenia po pierwszej twojej walce MMA? Wrażenia? Bardzo szybko się skończyła, więc takich wrażeń nie ma. No, myślałam, że gorzej z tego wyjdę, że będę porozbijana, a tak naprawdę ja nawet nie wiem, czy... No nic mnie nie boli, więc jest bardzo dobrze. W kobiecym MMA mamy dużo agresywnych walk i mamy często, że tak powiem, złamania tych rąk, prawda? Te zawodniczki, kobiety słyną z tego, że po prostu nie klepią. Powiedz, czy ty czułaś, że twoja przeciwniczka w tym momencie jest bliska kontuzji, czy złamałabyś jej rękę, gdyby była taka potrzeba? No, było blisko, żeby złamać rękę, bo już wiedziałam, że raczej, że już nie ten granica bólu już jest naprawdę... Jeszcze chwila, moment i pewnie by poszła ręka. Bo miałam dobrze wyciągniętą dźwignię i cały czas pracowałam biodrami, żeby jednak... wiadomo, żeby odklepała. Powiedz, gdzie szlifujesz swoje... gdzie próbujesz poprawiać swoje umiejętności parterowe? Wszystkie moje umiejętności parterowe to zawdzięczam Marcinowi Różalskiemu i teraz będziemy dopiero myśleć, gdzie można jeszcze poślifować, w jakim klubie. Na pewno gdzieś wyjadę, żeby potrenować. A jaka jest twoja wiedza o polskich klubach grapplingowych? Bo jeżeli jest niewielka, to służymy pomocą. No, na pewno będziemy, znaczy bym chciała z jakimś zaprzyjaźnionym klubem, a to jeszcze z Marcinem będę musiała ustalać, który klub. A które to są kluby zaprzyjaźnione? To muszę się Marcina zapytać. Rozumiem, w takim razie... Na pewno od Borysa, na pewno ze Szczecina chłopacy, na pewno Arachion, ale z Arachionu jest Paulina Bońkowska, więc na pewno tam nie pojadę. No. W Szczecinie mamy mocną reprezentację. No, bardzo mocno. Zapraszamy w takim razie do Berserkers Team i dziękujemy za wywiad.